Siemaneczko, z tej strony Agaciasta, witam Was serdecznie na moim kanale. W dzisiejszym filmie, to będzie to film kulinarny, przygotuję dla Was trzy propozycje na posiłki do szkoły czy do pracy, w każdym razie takie, które możecie sobie bez problemu spakować w lunchbox, które Wam się gdzieś tam nie roztopią, nie rozpłyną, nie będą śmierdziały. Każdy z nas zna człowieka, który zawsze na wino zbierze sobie albo rybkę, albo jajka. Tutaj też będą jajka, ale będą w takiej formie, że na pewno nie będą Wam śmierdzieć. Pierwszym posiłkiem będzie taki deser kokosowy. To jest zarąbista opcja do nabicia sobie białka. Wychodzi to przepyszne. Tutaj jedyna uwaga jest taka, że no nie może to być w upałach. No ale teraz zaczęła już się jesień. Wiadomo, że raczej nie będzie takich wysokich temperatur, bo będziemy tutaj używać żelatyny. No i jeżeli ten deser byłby, nie wiem, 3 godziny w cieple, to po prostu może się trochę rozpłynąć. Ale myślę, że skonsumujecie go sobie na pierwszej przerwie w szkole i nie będzie problemu. I zacznę sobie od przygotowania budyniu. Wzięłam sobie taki budyn śmietankowy. Ten przepis zajmie nam troszkę więcej czasu, ponieważ będziemy musieli czekać, aż później zastygnie nam żelatyna i cała masa. Zróbcie to sobie wieczorem i następnego dnia rano już możecie wziąć gotowy po prostu z lodówki taki deser do pracy, więc jakby ta praca teraz jest większa, ale rano bierzecie tylko gotowy pojemnik i idziecie do szkoły czy do pracy. No i tak, tutaj mam 50 ml mleczka owsianego. Jeżeli macie mleko kokosowe, to użyjcie sobie kokosowego, bo to będzie deser kokosowy, więc fajnie, jeżeli to smakowo wszystko będzie się tutaj mieszało. Tam w garnuszku już mam 200 ml mleka i teraz pół mojego budyniu i erytrytolu, myślę, że dam około 20 gramów. Pewnie zauważyliście, że jest tutaj odżywka białkowa. Oczywiście to nie jest obowiązek. Ja używam jej po prostu, żeby wzbogacić sobie smak, żeby nabić sobie dodatkowo trochę protein. Tutaj jako źródło białka i tak jest super ten pudding. Jako smak jest oczywiście kokos. Słodyczy Wam właśnie nie zabraknie, bo chociażby jest z tego, więc myślę, że będzie spoko. Albo jeżeli używacie erytrytolu, no to dodajcie sobie więcej erytrytolu, jeśli nie użyjecie odżywki, ale namotałam. Dobra, tam już będzie mi się podgrzewało to mleko, tu sobie wymieszam teraz ten mój budyń z erytrytolem. W momencie, kiedy przygotuję sobie budyń, wtedy też roztopię sobie żelatynę i będę miksować po prostu tą masę budyniową z moim puddingiem, z odżywką, z wiórkami kokosowymi. I tak naprawdę pracy tu jest mega mało, no tylko musimy właśnie troszkę poczekać na te procesy tężenia i tak dalej. To wychodzi jak takie trochę ptasie mleczko, taka chmurka, wiecie, bardzo delikatne, bardzo pyszne, no i bardzo właśnie wygodne, bo robimy to w lunchboxie, nigdzie nie musimy przepakowywać, tylko bierzemy takie gotowe do pracy czy do szkoły. Dobra, lecimy do mojego mleka. Okej, i mój napój owsiany się już zagotował, więc wlewam do tego budyń z erytrytolem wymieszany i mam nadzieję, że zaraz powstanie mi z tego piękny budyń. Kiedyś jak byłam takim mega fit świrem, to się robiło budyń na wodzie. O Boże, jakie to było smutne. O, tak jest, gęstnij mi budyniu. Mieszajcie sobie dobrze, żeby Wam nie powstały grudki, a nawet jeżeli powstaną, to nic złego, bo i tak będziemy to potem jeszcze blendować z tym jogurtem. W razie czego po prostu te grudki się zblendują. Dobra, i sobie już wyłączam. Przestawię go sobie już z palnika, żeby nic mi się tutaj nie podgrzewało. Dam mu dosłownie 3 minutki, żeby on troszkę ostygł. W tym czasie przygotuję sobie żelatynę. No i później w tym garnku, żeby wiecie, też nie brudzić miliona naczyń, będziemy sobie to wszystko miksować. Także teraz zbierzemy się za żelatynę. Tutaj w kubeczku mam 10 gramów żelatyny. Jeżeli nie spożywacie żelatyny, możecie użyć oczywiście agar-agar. Myślę, że proporcje będą takie same, tylko przygotowanie jest troszkę inne. I na 10 gramów żelatyny dodałam sobie 30 ml. Wody. Teraz to delikatnie tutaj sobie zamieszam i podgrzeję w mikrofalówce, żeby żelatyna dobrze się rozpuściła. Muszka! Żelatyna na pewno już będzie. Tak trochę zapowiedziałam ten przepis, że jest taki trudny i tak dalej, a on jest naprawdę banalny. Mam nadzieję, że nikogo nie zraziłam i jeszcze to oglądacie i że sobie przetestujecie. Używam tego puddingu high protein, on ma 20 gramów białka i uważam, że jest przepyszny, jest właśnie taki bardzo, bardzo budyniowy. Pudding jest, budyń jest, dodaję moją żelatynę. Wlewam 2-3 kropelki aromatu waniliowego, jeśli nie macie, to nic nie szkodzi, można to całkowicie pominąć, bo tu i tak będzie już dużo źródeł smaku. Tak jak Wam mówiłam, ja sobie dodam jeszcze 15 gramów odżywki białkowej, to jest też punkt, który jak najbardziej możecie pominąć. Mieszam sobie na razie tak, a zaraz będę to blendować, żeby mieć pewność, że wszystko się dobrze tutaj ze sobą wymieszało. I teraz będę blendować. Łyżkę, kochani, odkładam do kubeczka, żeby Michałek Sakowski się nie zdenerwował, że mu niszczę blaty. Pozdrawiam wszystkie osoby, które oglądały nasz test zgodności. Także blenduję.
brandowanie jest też o tyle ważne, że napowietrzamy sobie tą masę, a tak jak Wam mówiłam, chcemy, żeby nam wyszło z tego takie trochę ptasie mleczko, więc musi być puszyste i kremowe. No i tak naprawdę przed nami w sumie ostatni etap przygotowania tej masy, czyli wiórki kokosowe. No i tutaj jest fajna opcja, żebyście sobie zmodyfikowali po prostu makro pod swoje potrzeby, bo tych wiórek możecie dać 10 gramów, jeżeli macie na przykład bardzo mało tłuszczów i raczej dietę niskokaloryczną, ale jeżeli jesteście na masie i potrzebujecie tych kalorii jak najwięcej, to nie żałujcie sobie tego, im bardziej kokosowe to będzie, no tym będzie oczywiście pyszniejsze. Jeszcze się zastanowię, ile ty w sumie. Dobra, wsypałam teraz 25 gramów i to wydaje mi się być taką ilością optymalną, więc jeżeli nie liczycie na przykład kalorii, a właśnie sugerujecie się głównie tym, żeby to było smaczne, to myślę, że 25 gramów będzie ok. Wymieszam to sobie, dosypię sobie jeszcze 5 gramów, ja nie liczę kalorii, więc dla mnie priorytetem jest, żeby było przepyszne. A już pachnie tym kokosem. Kocham kokos. W ogóle chciałam nazwać ten deser bounty, no nie? Ale jest już otwarta beka z tego, że fit świry mieszają skyr z wiórkami kokosowymi i nazywają to bounty. A jeszcze posypią oczywiście kakao. Albo deser Oreo, bo jest po prostu biały skyr i ciemny skyr na górze. No więc nie będę tego tak nazywała, ale mogę nazwać, że to jest deser kokosowy, bo naprawdę jest to deser kokosowy. Jeżeli macie czas, to możecie ją sobie nawet odstawić na takie pół godzinki do lodówki, bo ona wtedy na pewno już zacznie tężeć i będzie Wam się po prostu nią łatwiej oporządzić. Ale jeżeli nie macie czasu, tak jak ja nie mam czasu, bo robię dla Was jeszcze dzisiaj 5 innych filmów, przygotujemy sobie już całą resztę. I na spód ja daję sobie takie biszkopciki. Super sprawdzą się też herbatniki, takie zwykłe. Więc jeżeli macie w domu herbatniki, to nie kupujcie specjalnie biszkoptów, bo to po prostu chodzi o to, żeby coś fajnego się na tym dnie naszego naczynia znalazło, żeby to miało taki trochę wygląd takiego ciasta. Najlepiej, gdyby to było takie ciasto kruche. Jak na tartę. Dobra, przełamię sobie Ciebie tutaj, kochany. Proszę, wejdź tu, wejdź tu, wejdź tu, wejdź tu. Tu również oczywiście pod swoje makro dopasujcie. Wiadomo, że te biszkopty podnoszą nam kaloryczność całego tego posiłku, no ale też oczywiście dają super smak i taką konsystencję. No ale jeżeli macie tych kalorii mało i nie chcecie sobie ich na siłę nabijać, to możecie użyć troszkę mniej tych biszkoptów, no i przeżyć już to, że nie całe to dno będzie wylepione biszkoptem. Straszne rzeczy. To nie musi być, wiecie, bardzo ładnie, bo i tak to zaraz zalejemy naszą masą. Ja w ogóle nie wiem, co już gadam. Pierwszy film, nie jest dobrze, to jest pierwszy film, a mi się już język plącze, więc co będzie za 3 godziny. Wyszło mi tych biszkoptów 50 gramów, a jeżeli chodzi o ilość, to mam ich tutaj 6, 8. I teraz cały myk polega na tym, że przelewamy to i tak jak mówię, jeżeli dalibyście więcej czasu, to ta masa będzie dużo bardziej gęsta i tak nie wypełni Wam tych luk między biszkoptami, no ale jeżeli nie macie czasu, to nie ma problemu, żeby to sobie od razu tak zalać. No ale fajnie, jeżeli te biszkopty zostaną na samym dole. Mój pojemnik może nie jest idealny na takie w sumie desery, bo on jest dosyć wysoki, więc możecie użyć takiej typowej śniadaniówki. Ups, biszkopt mi wypłynął. Nie tak miało być. Wracaj tam. Wracaj. Jezu. Patrz, jak one wypływają z kubańce. I teraz, gdybym była niemądra i nie uczyła się na błędach, to wrzuciłabym tu maliny, które już chciałam wrzucić, ale jak widzę, co się dzieje z biszkoptami, to po prostu poczekam. No i tak jak mówię, mi to absolutnie nie przeszkadza, że te biszkopty będą na górze, a nie na dole. Jeżeli Wam by miało przeszkadzać, to po prostu odczekajcie sobie te pół godzinki, aż masa Wam zgęstnieje, wtedy ona na pewno zostanie po prostu na dole i nie wypcha biszkoptów. Te wszystkie mi wychodzą normalnie, żeby one mi z całego pudełka nie weszły. Ale beka. Dobra, i dam tej mojej masie trochę odpocząć. Teraz to wstawię na pół godziny na pewno do lodówki i później na górę na jeszcze taką nie do końca zastygniętą masę, więc możecie sobie obserwować i jeżeli po 15 minutach uznacie, że już jest trochę za bardzo tężejąca, to dodajcie już sobie wtedy malinek, tak żeby one też się do tej masy trochę przyczepiły, ale żeby nie spadły na dno ani nie wyszły z pudełka. No więc sadzam do lodówki i poczekamy sobie. Nie nagrywaj lodówki, bo tu syf. Jezu, lodówki nie posprzątałam przed nagraniami. Zaraz się widzimy w dalszej części, damy tej masie odpocząć, ja tutaj posprzątam i zaraz dokończymy nasz przepis. Wrzucam je sobie tak po prostu, niestarannie, bo i tak już te biszkopty mi wypłynęły, więc już i tak nic tu nie będzie starannego w tym przepisie. No i w zależności oczywiście raz od makro, dwa od po prostu ilości owoców, które macie. Ja tu dostałam od mojego przyjaciela właśnie malinki, więc sobie ich nie żałuję, wrzucam ich sobie 200 gramów. Delikatnie je palcami sobie tak wtykam w tą masę, żeby się przykleiły, chociaż jeśli się nie przykleją, to też nic złego, bo i tak to przecież jemy wszystko razem. Ciebie malinko dam gdzieś tu. W ramach jeszcze ozdobienia posypię to sobie wiórkami kokosa. Nie musicie tego robić, no ale to jest YouTube, ma być pięknie.
Drugi przepis będzie jeszcze prostszy i będzie to przepis wytrawny, tak dla równowagi. Będzie to makaron z pesto bazyliowym. Przepyszne. Tak jak mówiłam o tych rybach, które śmierdzą, tak to jak wyciągniecie, to wszyscy będą Wam zazdrościć, że macie taki pachnący, pyszny posiłek. To jest super makaron, bo on smakuje bardzo dobrze właśnie na zimno, więc absolutnie nie musicie tego podgrzewać. Nie mamy tutaj żadnego, wiecie, mięsa, takich rzeczy, no, które jednak słabo trochę smakują nam na zimno. Jako źródło białka, mogę gadać po śląsku, jak chcecie. Używam mini mozzarelli. Fajnie białko też nabija makaron pełnoziarnisty. Jako źródło witaminek szpinak i pomidorki. No i oczywiście oliwa z oliwek jako źródło zdrowych tłuszczów. Tam za mną już się podgrzewa woda na mój makaron, więc ja zabieram się od razu za przygotowanie. Tutaj porcje oczywiście dostosujcie do siebie, do Waszego zapotrzebowania. Ja użyję sobie 80 g makaronu pełnoziarnistego. Ups, przegięłam. Teraz do mojego blendera wrzucę sobie, myślę, że 15 albo 10 gramów oliwy. 15, więc będzie sporo, ale tutaj oczywiście też możecie dać sobie tej oliwy mniej. Każdy ma tam inne zapotrzebowanie i makro ułożone pod siebie, więc śmiało. No i bazylia świeża, ja tutaj taką sobie piękną wyhodowałam, jestem z niej bardzo dumna. Będzie tego dużo, no bo chcę, żeby to było naprawdę mocno, mocno bazyliowe. Jak ja kocham bazylię. To pachnie pięknie. No, mam 0 gramów tej bazylii, więc nie podam Wam gramatury. No, ale widzicie właśnie mniej więcej, ile tych listków sypię. Teraz spróbuję to zblendować i zobaczę, jak to wygląda, czy to już jest ładne zielone, czy jeszcze sobie tej bazylii trochę dodam. A, jeszcze pieprzu sobie tutaj. Trochę pieprzu, będzie trochę dużo. I trochę soli, żeby to od razu miało też taki fajny, mocny smak. Jeśli Wam się nie chce hodować swojej bazylii albo robić tego procesu, to w sklepach są już gotowe takie pesto bazyliowe z całkiem fajnym składem. Jak robiliśmy haul zakupowy z Lidla, to nawet kupiłam takie pesto bazyliowe z bardzo fajnym składem. No i teraz sobie to zblenduję i zobaczymy, jak to będzie się prezentować. Okej, okay, moje pesto jest prawie gotowe. W międzyczasie zagotowała mi się woda. 6 minut. Oczywiście dosolę go sobie. Dodam sobie do tego teraz szpinak. Możecie użyć dowolnej innej sałaty, może być rozponka, może być rukola, jeśli lubicie, ale ja wybrałam tutaj szpinak, bo wiem, że właśnie z rukolą to różne ludzie mają tam doświadczenia. Ja sobie dodaję pomidory suszone, ale to też jest produkt dosyć specyficzny i wiem, że nie wszyscy je lubią, więc oczywiście możecie ten składnik pominąć, wtedy też trochę zmieni Wam się makro, będzie na pewno mniej tłuszczów, bo takie pomidorki, one też są w oliwie. Delikatnie sobie pokroję, ja dodam sobie dosłownie jeden duży albo dwa małe, żeby nie przesadzić z tym smakiem, żeby to właśnie moje pyszne pesto bazyliowe tutaj dominowało. No i to. Biorę się do pracy, rodacy. Ja już w ogóle jestem taka jakaś jeszcze niezmęczona, że już wiecie, już stałam tutaj w rozkroku, właśnie ogarnęłam, że już chciałam coś iść robić, ale jeszcze musiałam coś Wam powiedzieć, więc zostałam w takim w sumie rozkroku. Pomidorki. Ciekawe, ile w ogóle mam otwarte. So good and tasty. Pachnie jak sardynka, nie wiem, czy to dobrze. Te filmy tak dobrze oddają, jakim ja jestem typem człowieka. Po prostu jeden wielki chaos. Powiem ci, widzu, w sumie chciałam powiedzieć, powiem Wam raczej, że kiedyś bardzo się tego wstydziłam, że jestem taka chaotyczna, niepoukładana, że robię bałagan i tak dalej, ale teraz uważam, że to jest mój ogromny atut, bo jestem dzięki temu strasznie kreatywna i w ogóle mnie nie ograniczają takie tematy jak estetyka i tak dalej, tylko czysta kreatywność. I oczywiście rozumiem, że nie każdemu to będzie pasować, ale mi pasuje to bardzo. Więc jestem bardzo szczęśliwa z takim usposobieniem, jakie mam. Koktajlowe po prostu tak na połówki, na ćwiartki, jak tam uważacie, jak macie ochotę. Też zależy, jak duże po prostu będą te pomidorki. Hop. Mam wszystkie ręce, że mi uciekają te pomidory. Dobra, na razie tyle ich zostawię. Wymieszam to sobie. Dobra, wygląda stabilnie, bo się bałam, że mi się to wszystko tutaj nie pomieści, ale powinno się fajnie zmieścić. No i przełożę sobie teraz to moje pesto, a jak sobie to zostawicie jeszcze właśnie na noc w lodówce, bo przygotujecie sobie to wieczorem, dzień przed konsumpcją, no to w ogóle będzie bardzo miało takie intensywne smaki, bo to wszystko tak się przegryzie fajnie. Wymieszam sobie ponownie. I dokroję sobie teraz pomidorki, bo już wiem, że na pewno mi się zmieszczą. Pomidorków mam 200 g. Bardzo fajna porcja już warzyw w takim jednym posiłku.
w ogóle bardzo wartościowy jest ten posiłek, no bo mamy makaron pełnoziarnisty, dużo błonnika, dużo minerałów właśnie z tego pełnego ziarna i też sporo białka, bo właśnie te makarony pełnoziarniste mają 16 gramów białka. Uważam, że super, tym bardziej, że to nie jest nasze główne źródło białka, tylko mini mozzarella, którą zaraz sobie odsączę na sitku i dodam do mojego dania. W tym czasie ugotuje mi się makaron i tak naprawdę wiecie, gdybym ja tego nie nagrywała, tylko działała tak jak zazwyczaj działam, szybko i sprawnie, to myślę, że taki posiłek max 10 minut, a jest naprawdę no przepyszny i bardzo, bardzo zdrowy. Dobra, biorę się za mozzarellę. Mozzarellę? I w jednym czasie ugotował mi się makaron i odsadzałam tą mozzarellę, więc już zaoszczędziłam tutaj czas i wrzuciłam to wszystko na jedno sitko. Możecie oczywiście poczekać troszkę, aż makaron ostygnie, bo nawet widać tutaj, jak mi leci para, ale jeżeli nie macie czasu, to na spokojnie. Po prostu nie przykrywajcie tego jeszcze w lodówce, żeby to sobie zdążyło właśnie fajnie odparować. No i jeżeli chodzi o to dopasowanie też pod wasze makro, to oczywiście możecie użyć troszkę mniej tej mozzarelli, bo ja dałam sobie całą paczkę 125 gramów, ale ja jestem po prostu obsesyjną fanką mozzarelli. Jak nie zjem każdego dnia minimum 125 gramów mozzarelli, to się źle czuję. No i teraz sobie to mieszam, no i gotowe. Pięknie to wygląda, jestem bardzo zadowolona i nie mogę się doczekać, aż to zjem. Ja wprawdzie do szkoły się nie wybieram, ale między nagrywkami sobie to zjem, bo uwielbiam po prostu takie zestawienia. Makaron, mozzarella, coś pomidorowego i coś zielonego i po prostu nic więcej do szczęścia nie potrzebuję. Także nasze drugie danie do szkoły jest gotowe. Mam nadzieję, że sobie skorzystacie. Okej, i czas na trzeci przepis dzisiejszego dnia. Będzie to omlet w tortilli, również super opcja, którą możemy z łatwością wziąć do pojemnika. Ja ten przepis już pokazywałam na moim YouTubie chyba 2 lata temu i on jest w filmie 5 przepisów na tortille. Wtedy mnie ludzie poprawiali, że mówię tortilla, a to jest tortilla, więc na tortille. Bardzo polecam wam ten film, on w ogóle poszedł super, on ma chyba 90 tysięcy wyświetleń, jak na film kulinarny bez sakera, to jest zarąbisty wynik, ale powtórzę go, bo właśnie on super również się sprawdzi na takie danie na wynos i przygotowanie jest banalne. Najpierw musimy sobie przygotować takiego omleta, jakiego byście normalnie sobie przygotowali. Nie wiem, jakie tam omlety lubicie, ale u mnie taki standard to są właśnie jajka, jakieś tam kilka warzywek i tyle. No i ja tutaj mam właśnie 2 jajka, doprawię je sobie pieprzem, doprawię je sobie solą. Dobra. I już do tego wkroję sobie troszkę papryki. Ja lubię surową paprykę, więc ona nie musi mi się mocno podsmażyć, ale jeżeli chcielibyście takie podsmażone warzywa, to oczywiście możecie to zastosować i wtedy na początku na patelni podsmażamy po prostu warzywka i dopiero potem dajemy je do tych jajek. Mieszam sobie teraz te moje jajka, zanim dodam tu rzeczy, bo teraz mi jest po prostu łatwiej, póki tu jeszcze nic nie ma. Okej, do jajek dodaję paprykę. Dodaję sobie troszkę kukurydzy konserwowej, uwielbiam te małe opakowania, bo często robię właśnie coś tylko dla siebie i naprawdę to duże nie dałabym rady zużyć. Kurde, miałam nadzieję, że mimo tego, że nie odsączyłam, to dam radę to wyciągnąć, ale to się nie uda, więc idę odsączyć i zaraz wracam. Dzień dobry, wróciłam z odsączoną kukurydzą. Wrzucam do moich jajek. Jeszcze raz sobie to mocno zamieszam. Być może zastanawiacie się, po co te wszystkie inne składniki, skoro robię omleta, ale dajcie mi szansę. O niczym nie zapomniałam. Trochę sobie tutaj dam oliwki. Niech ona się rozgrzeje. Ja sobie ją tutaj rozprowadzę, żeby ten omlet mi nie przywarł. Chociaż mam takie super te patelnie, że naprawdę w ogóle nie zdarza mi się, żeby cokolwiek mi przywierało. No ale jako, że to jest film na YouTube, to różne rzeczy mogą się zadziać, więc przezorny zawsze ubezpieczony. Teraz cały myk polega na tym, że ja właśnie muszę tutaj to rozprowadzić, ale dobra. Na to dam sobie ser, żeby ten ser był tutaj. Awokado możecie sobie jakoś tam dowolnie pokroić, jak lubicie, ale ja sobie po prostu dam takie płaty, gdzie nie, gdzie w ogóle bardzo mam już dojrzałe to awokado. Możecie awokado pominąć. Teraz troszkę tego naszego szpinaku. No i teraz słuchajcie mnie uważnie, o ile to otworzę. Ręce mam śliskie. Nie da się po dobroci, to zrobię tak. No i teraz tutaj daję mój placek tortilli i przyklejam tak, żeby on mi złapał to jajko. Bo teraz, kiedy będzie się ścinał mi tutaj omlet, to on mi się zetnie już z przyklejoną tą tortillą. Przykryję sobie to i dam temu kilka minutek, myślę, że 3-4 w zależności od mocy. No i wtedy właśnie, to jest ten myk, że robi się omlet jednocześnie i on od razu zlepia tą tortillę. I wtedy jak sobie to ściągniecie, to możecie sobie od razu zawinąć i wtedy macie tego omleta w tortilli.
Wspaniałe, co? Polecam. Dobra, myślę, że moja tortilla będzie już powoli gotowa, w sensie omlet bardziej. Tak pięknie odchodzi. Uwielbiam to. I patrzcie. I mamy teraz omleta z przyklejoną tortillą. I już sobie to wyłączam, żeby ona mi się nie spiekła, bo jak ona mi się piecze, to ja jej wtedy nie zawinę, a chcemy ją zawinąć. I teraz musimy to przerzucić. Przerzucę to na wielką deskę. A, dobra, w sumie to fajne nagranie. Wracam. Już? Czekaj. Dobra, i zrzucam moje cudo. Mnie to poparzy, więc muszę chwilkę odczekać. Tak, poparzy bardzo mocno. I tutaj widzicie teraz piękną kreację, ale to po prostu do miniaturki. Potrzebujemy ładnego zdjęcia, więc na razie umieszczę to tutaj, ale później wpakuję to do pojemnika i pokażę Wam właśnie, jak ja bym to zaaranżowała, gdybym miała to danie wziąć sobie na wynos. Chcesz mnie poparzyć, czy nie? Dobra, dajcie mi 2 minuty, żebym była w stanie nagrać kolejne filmy. Okej, myślę, że już mnie nie oparzy, więc zabieram się za zawinięcie, ale jeszcze Wam powiem, możecie sobie ją po prostu tak złożyć w ten sposób i pokroić i też będzie okej. A ja sobie tutaj zrobię z niej taki właśnie rulonik. A jednak trochę parzy. Mam już mój nabity rulonik i sobie go tak pod skosem kroję. O, i mam, patrzcie, jakie piękne to wychodzi. No ja uwielbiam, naprawdę. To jest takie sycące, no a właśnie mega banalne, wszystko się robi na jednej patelni. Bardzo zdrowo, fajna przekąska, na pewno Wam się tutaj właśnie nic nie rozwali, no bo ten omlet jest przyklejony do tego placka, więc tak się to prezentuje. Ułożę to teraz jakoś tutaj artystycznie, żebyśmy mieli ładne zdjęcie na miniaturkę, żebyście chcieli tu wejść. No dobra, już opakowuję teraz to już do tego pudełka. Porobiliśmy ładne fotki. Ja bym to zaprezentowała tak, tak bym to wzięła w takiej formie właśnie do szkoły czy do pracy i oczywiście jakiś widelczyk do tego, żeby te warzywka sobie potem dojeść, no bo właśnie mamy otwartą puszkę kukurydzy, więc fajnie to dojeść, trochę papryczki do pochrupania, no bo tych warzyw wiadomo w tym omlecie nie jest jakoś bardzo dużo, także warto tutaj sobie trochę to jeszcze dobarwić. No i dodaję sobie właśnie te moje papryki. Papryka, papryka, papryka. Ta-dam. Super się do tego też sprawdzam, na przykład mini marchewki, tak żeby mieć obok właśnie w pudełku i sobie chrupać, albo właśnie jakieś ogórki, pomidorki koktajlowe, co tam lubicie. Tak to u mnie wygląda, zapakuję sobie to i mogę brać na wynos. No dobrze, to wszystko, co dzisiaj dla Was przygotowałam. 3 pyszne, pełnowartościowe, naprawdę bardzo odżywcze i banalne w przygotowaniu przepisy do lunchboxów. Jak widzicie, wszystkie są tutaj zapakowane. Mogę je sobie teraz przykryć i zabrać ze sobą, gdzie tam będę szła. Głównie dedykuję ten film oczywiście uczniom czy studentom, ale oczywiście do pracy czy na jakiś tam piknik, co Wam się zamarzy. Bierzemy sobie takie pojemniczki, nic nam się nie rozwala, a mamy no naprawdę no posiłki na cały dzień. Bardzo różnorodne. Myślę, że będą Wam bardzo smakowały. Mam nadzieję, że sobie skorzystacie. Napiszcie mi koniecznie w komentarzu, który przepis wydaje się najciekawszy. Napiszcie mi też, czy wybaczacie mi to, że moje biszkopty poleciały na samą górę, a nie zostały na dnie. Cóż, mam nadzieję, że film Wam się podobał. Miałam jakiś taki odpał. Bardzo byłam hop do przodu w tym nagraniu. Mam nadzieję, że nie wyszło irytująco, ale jakaś jestem taka dzisiaj nabuzowana pozytywną energią, więc mam nadzieję, że w sumie wyszło na plus i tą energią będę Was zarażać. Życzę Wam super dnia. Korzystajcie, jedzcie, pijcie, cieszcie się życiem i widzimy się w kolejnym odcinku. Buziolce!